policjanci powiedzieli, jak się odnaleźli, że jakby anioł wisiał na tym drzewie. Nie wisiała wysoko, mogła sobie pomóc w pewnej chwili, ale była stanowcza w tym, co robi. Widocznie tak chciała. Oto tutaj, na tym wątłym drzewku. Żeby sobie to życie odebrać, to musiała przykuć. Nie tak, że stała na stołku i sobie stołek zrzuciła spod siebie. Mówili, że mogła się uwolnić. Nie zrobiła tego. Ciągle zadaję sobie pytanie, dlaczego? Siedemnastoletnia Weronika Józak popełniła samobójstwo w piątkowe popołudnie, 26 kwietnia. Stało się to dwa dni po tym, gdy zmarł na zawał serca ksiądz proboszcz z jej parafii. Dziewczyna bardzo przeżyła wiadomość o jego śmierci. Zostawiła to wszystko, wybiegła z tej szkoły. W takiej rozpaczy. Noc przenocowała. Tutaj w domu? Tak. No jeszcze tak rano mówię do niej, no idź do szkoły, no co będziesz siedzieć? No może trochę tak niegrzecznie nawet powiedziała, a co ciebie to obchodzi, ja tu nie mogę się do siebie dojść. No tak trochę, może niegrzecznie, no ale zrozumiałem, a ja już nie będę cię głowy zawracał. Jeszcze ją namówiłam, żeby, bo chodziła na kurs prawa jazdy, namówiłam ją, żeby jednak pojechała, bo to ostatnie miały być wykłady. No mówiła, że nie ma siły, no ale jednak zmobilizowała się, bo mówię, zawsze to między ludźmi troszkę inaczej, no, tak prawda? Tak, ja staram się jej wytłumaczyć. Już wtedy wiedziała, że ksiądz Zygmunt nie żyje. Tak. Na zajęcia z prawa jazdy jednak nigdy nie dotarła. Nastolatka powiesiła się w lesie na przedmieściach Chełma. W wiosce, z której pochodzi dziewczyna, szybko zaczęło huczeć od plotek. Ludzie łączyli jej samobójstwo z tym, że dziewczyna spędzała dużo czasu na plebanii. No, dla mnie to jest chore, to jest cała sytuacja. Jaki normalny, kurczę, ksiądz tam tutaj dziewczynie na plebanii robi, tak? Romans jakiś na pewno był też tam i łączyło. Nawet się głos pisał, że tam ludzie jest dobro, bo coś takiego właśnie słyszałem też. To raczej ludzie wiedzą, skoro mówią takie rzeczy. Rodzice Weroniki wiedzieli o tym, że ich córka często odwiedza plebanię. Rodzina jest silnie związana z kościołem. Żyła w przyjacielskich stosunkach z proboszczem. Dziewczyna od 14 roku życia pomagała księdzu na plebanii. Gotowała, podawała do stołu. Lubiła pomagać księdzu Zygmuntowi. Jak miała wolny czas, to starała się być tam, tak. Sobota, niedziela. Czytała w kościele, no, na każdej mszy. No, starała się pomóc, co tylko mogła. Przy kościele rozumiem. Przy kościele i... na plebanii, czy jakieś były odpusty, czy ktoś przyjeżdżał, czy biskup, czy dziekan, to też pomagało, bo trzeba było komuś podać do stołu, trzeba było coś przyrządzić. No i w ten sposób starała się pomóc, co mogła. Jakim w jej życiu był ksiądz Zygmunt? Jak państwo mogą to opisać? No, tak jak mówimy, no, kimś takim człowiekiem, który można było zaufać. No, on jej ufał też bezgranicznie. Mówi, ja ci mogę zostawić tą całą plebanię do mnie. Nie mam do ciebie zaufania. Lubiła z nim rozmawiać, tak? No i w ten sposób taka przyjaźń była między nimi. I wydaje mi się, że faktycznie tak było. Według plotek, jakie dotarły do naszej redakcji, ksiądz miał być znany ze swoich bliskich relacji z młodymi dziewczynami. W poprzedniej parafii miał mieszkać z kobietą, która nawet miała mu urodzić dziecko. Pojechaliśmy do oddalonego o 50 km Syczyna wypytać mieszkańców o księdza Zygmunta. Ploty to wszędzie jest. Mówili, że ta dziewczyna urodziła dwoje dzieci, a i w ogóle nigdy nie widzieli ani w ciąży, ani dzieci. Nikt nic nie widział. Ludzie nie rozumieją przyjaźni z księdzem, czy ktoś może przyjaźnić się. Myślą, że to już lona.